Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z montażu, z wymiany chłodzenia w moim komputerze. Wyjmować będziemy chłodzenie Cooler Mastera, a zastąpi je nowe chłodzenie od firmy Be Quiet Dark Rock Top Flow. Przy okazji będziecie mogli rzucić okiem, co nowego w moim komputerze. Pamiętam też, że obiecałem Wam film z taką pełną prezentacją mojego komputera, więc na pewno przy chwili wolnego czasu taki film dla Was nagram i dokładnie Wam pokażę, czego teraz używam, łącznie z takimi akcesoriami jak monitor, klawiatura, myszka itd., itd. Tak więc będzie to oglądać, a tymczasem dzisiaj zerknijmy, jak poszedł montaż tego nowego chłodzenia. I pamiętajcie, że cenę chłodzeń Be Quieta sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, za chwilkę będziemy demontować moje obecne chłodzenie Cooler Mastera i zastępować będziemy je jakże pięknym blokiem od Be Quieta. Oczywiście komputer wyłączony, wyłączone zasilanie, podłączane przewody. Zdejmę sobie także panele, żeby było łatwiej z dostępem. Panel górny już usunięty. Kilka szybkich ruchów, panel boczny też się poddał. Prawdopodobnie grafikę będę musiał wyjąć, bo troszeczkę tam może przeszkadzać. Poza tym będziecie lepiej widzieć wszystko bez karty. I ostatni panel też poszedł. Mówię Wam, że jestem mile zaskoczony, ponieważ ta obudowa Thermaltake Corfa 21 ma praktycznie wszędzie już filtry przeciwkurzowe. One faktycznie dobrze zatrzymują ten kurz. W środku jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. No ale okej. Trzeba teraz jeszcze pozbyć się tej karty graficznej. Niestety z tym chłodzeniem jest ten problem, że zdejmę kamerkę, Wam to pokażę z bliska, że ono praktycznie styka się tu z kartą graficzną. Mam nadzieję, że to od Be Quieta nie będzie aż tak dochodziło, chociaż patrząc na nie wielkość jest podobna, więc może być tak, że będzie dokładnie to samo. Chodzi o to, że jak chcę wypiąć tą kartę, to mam tam gimnastykę, żeby dojść do tego pstryczka zabezpieczenia, które trzyma tył karty. No dobra, ale będę musiał się z tym pogimnastykować, tak więc wyjmujemy kartę graficzną. Dobra, powiem Wam, że nie było tak tragicznie, udało mi się dojść do tej strony. Karta się poddała po bardzo krótkim czasie. Już ten spory klocek wychodzi z mojego komputera. Jak nie pamiętacie, co to jest za karta, sprawdźcie sobie w opisie filmu. Macie całą moją platformę, tak więc to cacko na razie idzie odpocząć. I teraz już mamy lepszy dostęp do chłodzenia Cooler Mastera. Wam je troszeczkę pokażę z bliska, jak to wygląda. Zaletą tego chłodzenia jest to, że możemy spokojnie pod nim mieć 4 banki pamięci, 4 moduły, nawet z radiatorami, jak widzicie. Jest tu jeszcze sporo miejsca, więc to jest bardzo dobre w tym chłodzeniu Cooler Mastera. Be Quiet ma podobną konstrukcję, być może też ten przedni radiator skończy się przed pamięciami, natomiast ten wentylator niższy może już wejść na pamięci. Zobaczymy w praktyce, zobaczymy, czy będę ten niższy montował po prostu. I chłodzenie Cooler Mastera też ma backplate, więc w tym celu będę musiał obudowę albo przewrócić do góry nogami, albo położyć na boku, odkręcić dół obudowy. Tutaj możemy zdjąć dół obudowy, co jest po prostu świetnym rozwiązaniem, żeby dostać się do drugiej części płyty głównej, do spodu po prostu. Ok, myślę, że w ten sposób powinno wystarczyć. Już luzujemy dół obudowy. Cyki gotowe, dół nam znika. Natomiast, żeby dostać się do backplate'u, będzie jeszcze gimnastyka, jak mi się ładnie zrymowało tutaj. Najłatwiej chyba pulsować zasilacz, go troszeczkę wysunąć, tyle, żeby odkręcić ten backplate i będzie ok. No dobrze, 3 minutki później zasilacz już sobie wyszedł, nawet nie musiałem odpinać przewodów, potem go sobie po prostu włożę. Teraz mamy dostęp do backplate'u, mogę to odkręcić. Później jedynym problemem będzie nałożenie pasty, ponieważ będę musiał sobie na chwilę zasilacz wsunąć tutaj i ją postawić normalnie, żeby wyczyścić procesor, nałożyć nową pastę. Oczywiście też to będziecie widzieć. Teraz szukam narzędzia do tego i odkręcam te śrubeczki. Ok, moi drodzy, mam to narzędzie, to jest coś takiego w zestawie
z tym coolerem. Oczywiście było Be Quiet, nie wiem czy ma coś takiego, może ma zwykłe śrubki, tu mamy takie nakładki dociskające i po prostu to jest taka przejściówka na śrubokręt, więc to sobie zakładamy i odkręcamy, najlepiej po przekątnej, żeby to nam równomiernie odchodziło. Druga idzie, przy czwartej sobie przytrzymam cooler, żeby czasem nie poleciał mi tam do tyłu, bo taka rzecz swoje waży, ten chyba ponad 600 gramów, a ten od Be Quieta, jak dobrze pamiętam, to będzie 810, jeśli damy dwa wentylatory, to już wtedy się robi niezły kawałek żelaza, a raczej aluminium w tym przypadku. Ok, za dużo teraz nie będę kręcił obudową, ale pokażę Wam to od tej strony, myślę, że będzie ok. Generalnie cooler już złapał luz, ale na ogół dość mocno trzyma jeszcze pasta termoprzewodząca, natomiast nie będę ryzykował, że on po prostu gdzieś tam zleci, coś mi jeszcze obije, na przykład płytę główną. Dobra, to mamy, backplate'a możemy zdjąć. Ja Wam zaraz coś pokażę jeszcze co do backplate'ów. Okej, jeszcze tylko nie odpiąłem wentylatorka. Dobra, jest odpięty. Zobaczcie, pasta ładnie została na spodzie coolera. Teraz je sobie porównamy przy okazji. Dobra, zobaczcie, procesor wygląda całkiem fajnie, pasta za bardzo się nie rozlazła, po nim nie wyleciała za brzegi, więc fajnie, będzie mniej czyszczenia. Teraz to będę czyścił, natomiast miałem Wam pokazać backplate'y. Backplate od Cooler Mastera. Kawałek aluminium dość gruby, taki średniej wagi. Natomiast dosłownie dwa razy cięższy, tak patrząc w dłoni. No, może przesadziłem, ale przynajmniej o połowę backplate od Be Quieta. Jak widzicie, nie taka wycinanka, tylko pełne coś, naprawdę masywne. Mamy elementy antywibracyjne, takie gumowane tworzywo, nieco sprężyste. No i widzicie, to wszystko wygląda po prostu bardzo masywnie, bardzo porządnie. To jest też oczywiście ok, natomiast jest to po prostu kawałek blachy. To coś robi dużo lepsze wrażenie. Zobaczcie, procesor już jest w trakcie czyszczenia. Tam zrobię mały zoomik. Tak to wygląda. Niespecjalnie gorący, bo komputer wyłączyłem już dobre ponad pół godziny temu. Natomiast pasta schodzi, jak widzicie, bezproblemowo, bardzo ładnie. Postaram się za bardzo nie upaciać boków procesora. Oczywiście usuwania pasty, nakładania pasty, sposobów jest kilka. Można wyjąć procesor, jeśli jest taka konieczność. Jeśli jest mocno zabrudzony, wtedy lepiej wyjąć, żeby to zrobić na spokojnie, żebyśmy wszędzie doszli. Natomiast w większości przypadków nie ma konieczności wyjmowania naszego CPU z tego gniazda. Bo po co? Po co sobie robić więcej roboty? Do usuwania pasty najlepszy alkohol izopropylowy. Jak nie macie, to można pokombinować z innymi rzeczami. I taka podpowiedź, łatwiej się usuwa z rozgrzanego procesora, czyli na przykład mieliśmy komputer włączony przez godzinkę. Wyłączamy, od razu zdejmujemy cooler. To wszystko jest tu jeszcze ciepłe. I wtedy po prostu taka pasta nie schodzi nam płatami, nie kruszy się, tylko jest taka dość plastyczna i bardzo ładnie się poddaje, czy właśnie takiemu wacikowi, czy po prostu można wziąć ręcznik kuchenny, taki papierowy i sobie to ładnie do sucha wypolerować, tak żeby nowa warstwa pasty trafiła na podłoże oczyszczone, odtłuszczone. Wtedy będzie po prostu miała najlepsze właściwości termoprzewodzące. Koniec wykładu. Dobra, moi drodzy, teraz obiecane porównanie. Zobaczymy sobie dwa chłodzenia. No, ja Wam chyba muszę troszeczkę oddalić. Okej, teraz się zmieści. Jak tutaj widać, to chłodzenie Be Quieta ma większy radiator, więc będzie zajmowało jeszcze więcej miejsca. No ale jednak wydajność chłodzenia powinna być jeszcze lepsza po prostu. Do wysokości, no to są dość podobne, zobaczcie. Konstrukcja też dość podobna. Tak to wygląda od boku. Zobaczymy, czy te pamięci też mi się tu zmieszczą. Czy będę musiał dać tylko górny wentylator.
I od tyłu heatpipe'y, chyba ta sama średnica, w Cooler Masterze też są 6 mm, tu mamy 5, tu mamy aż 6, no i ich długość jest znacznie dłuższa, są jeszcze zawinięte tu na ten dolny radiator, więc naprawdę mocna rzecz. Oczywiście ten cooler też do tanich nie należał, pewnie niedługo będzie szukał nowego właściciela. Zobaczcie jeszcze wentylatory, te moim skromnym zdaniem też wentylatory od Be Quieta już na pierwszy rzut oka wydają się być lepiej zrobione. Przede wszystkim większe, 135, tu 120 standardowa, można też dać trochę większe, jak widzicie są też otwory na takiego oversize'a. Ja też właśnie przez pewien czas używałem tutaj takiej oversize'owanej 140 Raging Deca, więc chłodzenie jeszcze większe, wentylator jeszcze większy niż ten od Be Quieta, natomiast był dość głośny. Dobra, tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch chłodzeń. Teraz biorę się już konkretnie za montaż tego chłodzenia w moim komputerze. Moi drodzy, pierwsza przymiarka na sucho bez montażu i wygląda to tak, że nad pamięciami jeszcze sporo miejsca i powiem Wam, że pokuszę się chyba, zaraz przymierzymy jeden z wentylatorów, czy to będzie miało sens. Usuniemy go sobie po prostu na chwilę w ten sposób, tak mniej więcej jak miałby być. Jeszcze przewód odwrócimy tu w tą stronę, dobra, ustawimy. No dobra, i patrzymy. A zobaczcie, wow, jestem zaskoczony. Myślałem, że ten wentylator dolny to już spokojnie wejdzie na pamięci. A tu jeszcze teoretycznie mamy tyle miejsca, że pamięci mogę sobie kupić w obudowach, może nawet z małymi radiatorami i nie będzie problemu. Natomiast zobaczcie, jakbym musiał sobie wymienić pamięci, to będę musiał niestety chyba odpiąć cooler, bo będzie mi ciężko je wyjąć, szczególnie te dwa sloty. Te pierwsze dwa to bym sobie poradził, natomiast z dwoma tylnymi może być problem. Ale na razie brak funduszy na nowe pamięci, więc na razie ich nie wyjmuję. Zresztą może w międzyczasie przyjdzie jeszcze inne chłodzenie od Be Quieta, więc będzie powód do wymiany tego coolera. Tak więc tak to wygląda na sucho i już za chwilę bierzemy się za przymocowanie tego. Dobra, teraz trzeba będzie dopasować tutaj części zestawu. Instrukcja mówi, umieść wentylatory, zwrócone logo do góry, czyli będziemy montować je dokładnie tak, jak je przed chwilą włożyłem, w ten sposób. Czyli wychodzi na to, że wentylatory będą wdmuchiwać zimne powietrze w dół tej wieży. I dolny ja już sobie przypnę, bo z górnym nie powinno być problemu, jak już zamontuję chłodzenie w komputerze, natomiast dolnym niestety nie będzie potem już dojścia. Tak więc zobaczmy, gdzie tu mamy. Dobra, z tamtej strony mam zasilanie wentylatora tutaj procesora, chociaż mam kilka gniazd, w sumie tam nie jest to problem, na tej płycie jest tutaj chyba 5 gniazd, jak pamiętam, aż, więc fajnie. Natomiast robimy sobie to od tamtej strony. Dobra, ja teraz pokombinuję, żeby to zmontować, za chwilkę zobaczycie, co z tego powstało. A co do montażu, to mamy takie zaczepy, przekładamy to w ten sposób przez dziurki w wentylatorze. Trochę mi to tutaj ciężko robić za kamerą, ale może się uda. Teraz dopychamy wentylator, a raczej ten zaczep, i to powinno za chwilę sobie tu wskoczyć ładnie. O, dobra, tu wskoczyło. Dobra, cyk, wskoczyło z jednej strony. Tu musimy naciągnąć jeszcze z tej strony i też, o, to sobie będzie dociągnięte. Widzicie, mamy te elementy takie gumowane, które mają zmniejszyć wibracje, po prostu wibracje i hałas jednocześnie, bo o to ogólnie chodzi, że wibrujący szybko wentylator wytwarza nic innego jak po prostu zbędny hałas. A w sprzętach Be Quieta nie chodzi o hałas, tylko o ciszę. Dobra, więc jeden wentylator, ten dolny, mamy przypięty. Górny sobie zrobię, jak to chłodzenie już wejdzie na miejsce. No cóż, wygląda pięknie, trzeba powiedzieć. Już tym jednym nawet. A jak przyjdzie jeszcze drugie na górę, będziemy mieli coś w tym stylu. Wygląda trochę jak Big Mac, prawda? Bardzo fajna, masywna rzecz. Ja się cieszę, że mam płytę zorientowaną w poziomie, bo takie chłodzenie 810 gramów to już nieźle musi ciągnąć slot, jak po prostu jest płyta standardowo bokiem. Oczywiście sloty to wytrzymują, wszystko jest mocno zakotwiczone w laminacie płyty głównej. Z
Natomiast nie ma wątpliwości, że nie jest to chłodzenie lekkie. Jest masywne, ale musi być masywne, bo jest to chłodzenie o TDP do nawet 220 W. Czyli nawet najszybsze procesory po OC jest w stanie schłodzić. Z tego co pamiętam, to jak damy tylko jeden wentylator, nam chodzi do 150 W, więc moją i7 podkręconą nawet też spokojnie bierze. Ale damy sobie dwa wentylatory, żeby potem sprawdzić poziom hałasu i wydajność chłodzenia. I teraz ciekawiej, czas na akcesoria. To mamy do mocowań AMD, więc to mi się nie przyda. Teraz do Intela mamy coś takiego. Teraz muszę to odpowiednio zorientować i przykręcić do tych tutaj otworków montażowych. To zdejmę na końcu, bo jeszcze przetrę sobie, żeby powierzchnia była otłuszczona i czysta. I teraz będziemy montować. Jest montowana, tutaj to już jest gotowe to pod backplate. Teraz nałożymy jeszcze pastę termoprzewodzącą. Ja myślę, że polecimy najszybciej na ziarnko grochu. Ok, powinno wystarczyć. Ponownie obudowa odwrócona, trzeba będzie przypasować backplate i po prostu to skręcić. Zobaczcie to za chwilkę, nie będę Was zanudzał całym procesem przykręcania śrubek, więc montuję backplate, przymocuję chłodzenie i będziecie widzieć, jak to wygląda już, jak będzie przymocowane. Dobrze, moi drodzy, kilka minut później kuler już jest na miejscu. Teraz tylko muszę włożyć, przykręcić zasilacz i mogę postawić obudowę, pokażę Wam dalszy ciąg. Dobrze, chłodzenie jest na miejscu, pokażę Wam, jak to wyszło ostatecznie z tymi pamięciami. Zobaczcie, miejsca jeszcze sporo. I montujemy jeszcze drugi kuler. Ten na górze to już praktycznie obowiązkowa pozycja. Zorientuję go sobie dokładnie tak samo jak tego. Czyli w ten sposób kabelek przełożę sobie tam. I tylko końcówka wyjdzie mi do gniazda. A jeszcze muszę założyć takie coś, żeby sobie jednym wtykiem to zasilić, chociaż mam dwa obok siebie, ale dobra, zrobimy to na jednym wtyku. Więc ustawiam na elementach antywibracyjnych, zahaczam sobie za otwory i następnie dociskam, aż mi to wszystko o kliknie. Kliknęło, ta strona się trzyma, teraz druga strona. Tak samo zakładam do otworów, przyciągam nieco cały wentylator i teraz dopycham te mocowania. Dobra, był klik, więc wszystko siedzi. Teraz jeszcze robimy z dwóch wentylatorów jeden przewodzik. Jeden i drugi jest. I teraz mocujemy tylko na płycie głównej. Muszę obrócić to w ten sposób i wpinam to tutaj w to białe. Dobrze, tak więc wentylatory podłączone, chłodzenie zainstalowane, pora na rozruch próbny. Ok, zasilanie podłączone, odpalamy. No i ruszyły wentylatory. Tak więc montaż możemy uznać za udany. Wyszło to moim zdaniem fajnie. Wentylatorki póki co wydają się być bezgłośne. Zobaczcie, jak to wyszło w praktyce. No, proszę bardzo, macie zbliżenie. Powiem Wam, że na chwilę obecną to w ogóle tego chłodzenia nie słyszę. Jak widzicie, chłodzenie półpasywne karty, czyli wentylatory karty się nie kręcą. Wyłączymy sobie ten wentylatorek od Thermaltake'a Ringa. Wtedy będziemy mieli hałas tylko z tych, więc będzie dość łatwy pomiar. Ok, na dzisiaj z montażu to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie montażu chłodzenia Be Quiet Dark Rock TF. Pozdrawiam Was, cześć!